Długa droga przed food truckiem, bo postanowiliśmy się wybrać do Anglii, a konkretnie do Leeds, gdzie spotkamy się z reprezentantem Polski, Mateuszem Klichem, znanym jako szef. Tak, a jeżeli przed Wami jest też dłuższa trasa, pamiętajcie, że dobrą opcją jest restauracja KFC po to, ażeby się posilić. Zresztą z tym partnerem dzisiaj zapraszamy Was na odcinek z Mateuszem Klichem. Słuchajcie, no przyjechaliśmy do szefa. To jest najczęściej wypowiadane słowo na Twój temat, nie wiem czy wiesz. Szef? Szef. Szef. Jak wpiszesz Klich szef na Twitterze, to albo o szefie MONU jest, czyli Ministerstwa Obrony Narodowej, albo o Tobie. Organizator życia towarzyskiego. Okay. Nam zorganizował. Fan muzyki poważnej. To na pewno. Ale właśnie, bo jesteśmy w lokalu, gdzie jest Twój jean, przynajmniej z etykietką, z Twoim wizerunkiem, ale czy to będzie jakaś szersza, większa produkcja? Tak, jest w toku. Plakietka się drukuje i musiałem trochę pozmieniać, bo wiadomo, tam sprawy. Ale to raczej zajawkowo, nie biznesowo na razie. Zobaczymy, jak pójdzie. Nie, no mi się wydaje, że wyprodukowałem sobie 30 jeanów dla zabawy i rozdałem znajomym i tutaj przyjaciołom. I po prostu mówię, dobra, wszyscy na Instagram, zobaczymy, jaki będzie odzew. No i wiem, że tutaj od właściciela właśnie, że też ludzie do niego pisali i ludzie do mnie pisali, gdzie to można kupić. I pierwsza będzie taka tura 300 butelek. I mam zamiar chyba ponumerować i chyba zrobić tylko 300. No zobaczymy. Też jesteśmy w Harrogate, miejscu bardzo takim urokliwym, malowniczym, ale też bardzo spokojnym. Chyba się żyje tutaj zupełnie inaczej. Powiedziałbym, że przyjemniej niż w Leeds. Tak. Spokojnie przede wszystkim. Jest dużo, dużo mniejsze miasto, dużo więcej jakby zielonych parków i co też, jest istotne. Tak, co też przede wszystkim już muszę zwracać uwagę, dużo dobrych szkół, a że mam jeszcze parę lat tutaj w Leeds, także trzeba się też powoli za szkołą rozglądać dla mojej Laury, także no cieszę się, że zmieniłem. Ale bycie ojcem cię w ogóle, mam wrażenie, nie spięło ani nie zestresowało, bo ty masz tę cechę, którą nie wiem, czy zyskałeś, czy pielęgnujesz sobie od zawsze. Czyli bycie bardzo luźnym gościem z wielkim dystansem do świata, to przychodzi z czasem, czy...? Wiesz co, no nie widzi się mnie na co dzień, nie? Także na 24 na Okej, jakbyśmy zadali to pytanie Magdzie, to pewnie miałaby inne zdanie, tak? Znaczy przede wszystkim tutaj... Czyli grasz szefa. Gram szefa dużo, no wiadomo, jak przed kamerą, jakby. Ale nie no, na pewno to jest bardzo duża zasługa Magdy, nie? Bo ona praktycznie ogarnia cały dom, nie ogarnia Laurę. Ja jestem często na wyjazdach, często gdzieś mnie nie ma i naprawdę Magda, jakby to powiedzieć brzydko, złapała wszystko za wieszco w domu i tym wszystkim zarządza, nie? A ja jej pomagam, staram się jakby jej... ulżyć jak najbardziej. Ale właśnie mnie to też zastanawia, czy w tym dzisiejszym kulcie bycia profi przez piłkarza, ty jesteś takim gościem, który, nie wiem, zwraca uwagę na wszystko, co je, czy śpi. No właśnie widać. Minimum 8 godzin, pije 3G, wiesz. Tak, bezglutenowe chipsy. 3G przed maciem. Tak, tylko przed euro. Tak, bez glutenu, wegańskie nachosy z sojowym sosem. Nie, wiesz co, zwracam uwagę, zwłaszcza, że no... Trener nasz zwraca bardzo na to uwagę i ważymy się codziennie, mamy DEXA skany często i nas badają tkankę tłuszczową non-stop, także zwracam na to uwagę, aczkolwiek no jak można sobie pozwolić na coś, no to jestem, czy tutaj jestem właśnie w tym lokalu, czy gdzieś z chłopakami pójdziemy, ale no... Wiesz co, żeby nie cudować, jak to mówi Tomek Loska. Jest balans i na wszystko sobie pozwalam to, co chcę, ale trzeba wiedzieć kiedy. No i tyle. No nie mam żadnej diety i żadnej pudełkowej też nie mam, ani nie waruję na tym. Wiem po prostu, że no, nie mogę jeść źle w tygodniu, no bo jak wychodzę z meczu Premier League po złym jedzeniu, raczej bym się przewrócił. Ale mówimy o tej dojrzałości nie bez przyczyny, bo ja się zszokowałem, jak przejrzałem sobie kadrę Leeds i okazało się, że ty jesteś najstarszym piłkarzem tej kadry. Kiedy to się wszystko posypało, powiedz mi? Nie wiem, to wszystko szybko się stało. No, bardzo młode drużynę mamy, dlatego też byłem w szoku. Przyjechałem teraz po Euro i mówię, siedzę w szatni, mówię, ty, przecież ja jestem najstarszy tu teraz. No nie, przecież to w ogóle, po pierwsze, nie zachowuję się jak najstarszy. No. Nie wyglądam jak najstarszy, przy dobrze trzymam. I mówię, co jest grane. W ogóle, nie wiem, nikt mnie nie traktuje jako najstarszy. Ale to też się wiąże z jakąś większą odpowiedzialnością w szatni, że jesteś, nie wiem, teraz w starszej, nie decydujesz o wielu kwestiach? Nie. Ja do żadnych rad drużyn się nie wciska, żadnych kapitanów. Starnikiem też nie. Nie chcę być. Nie, właśnie ty w tym, mam wrażenie, w tej warstwie rozrywkowej to bardzo chętnie byś poorganizował, ale może w tej warstwie takiej, że wiesz,
Nie, chodzić... no tak, ja chodzenie, upominanie się o premię. To może nie o pensję. O pensję. Nie, no jakoś nigdy mnie nie ciągnęło, nie wiem, bycie w radzie drużyny, czy... To jest takie trochę udawanie poważniejszego niż się jest, nie? W rzeczywistości. Ale idź zapytaj ten rano, nie? Czy coś... Ty idź zapytaj się. No tak, no każdy może to znaczy, zrobić. U nas się nie pyta trenera o nic, ale no w innej drużynie. Właśnie, z trenerem się nie rozmawia, Mateusz Bogusz nam to mówił. Trener z tobą nie tworzy relacji. Jak trener chce porozmawiać, to ci da znać. Znaczy Mateusz mówił, że chyba odbył dwie rozmowy i obie były raczej nieprzyjemne. Że zawsze trener no, odbył jakieś ogólnie łagi. Jest tak, że jak już się woła na rozmowę, no to raczej coś się stało złego. Ale tak sobie patrzę na ciebie i myślę, że te przyjazdy na kadrę to jest takie dla ciebie... absolutnie ożywcze, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie też i o takie bycie trochę na kolonii. To jest taki trochę... Zaraz będzie, że... Bo wiadomo, że słabo gram w kadrze i że będzie, wiesz, o, przyjeżdża na kadrę, tylko się chłopać zobaczyć z znajomymi, nie? Ale no, wiem, o co chodzi. Z Albanią uspokoiłeś nas trochę chyba względem twojej osoby. No. Gdyby się nie odbył mecz z Węgrami, no to byś uspokoił. Ja nie wiem, no ja dobrze to. Ja ale, dobrze to by. Nie no, wiecie, o co chodzi. No jest przyjazd na kadrę zupełnie inny niż w klubie i jest, no jest... Super jest na kadrze, co mam powiedzieć, no. Ale wiesz, bo to tak widać autentycznie, nie? Nawet z tych fragmentów i takich strzępów, które do nas docierają, bo... Kto jak to, ale my wiemy, że to są strzępy, jeśli chodzi o łączy nas piłka, no to widać, że to jest akurat bardzo potrzebne też. No, no nie, no zawsze, że mamy taką fajną grupę tutaj na kadrze, gdzie cały czas siedzimy razem i zresztą można było widzieć to na streamu. Zresztą ja myślę, że... No właśnie, a propos streamu, to jeszcze powiedz. Że mamy fajną atmosferę i też się trzymamy jakby, wiadomo, mamy taką grupkę, że się trzymamy, ale cała drużyna się trzyma razem i jakbym, nie wiem, napisał do Piony czy do kogokolwiek, żeby wpadli, chociaż mówiłem, to zamulili, ale żeby, nie wiem, wpadli na chwilę czy coś, to by było. No Lewego też chciałem nakręcić, żeby wpadł na streamkę, ale tak... Tylko Roberta nie było, jak mówi Paris Platinum, mówi, tak? Co tam, co to Twitch, co to internet, mówi Lewy, ja mówię... Okej, boomer, czy ty w ogóle coś rozumiesz? Boomer. Ja mówię, wiesz, on z telefonu wyciąga tam 3G i... On miał taką apkę ze swoją giegą, pamiętasz? Takie żonglowanie Robertem Lewandowskim. Tak, żonglowanie Robertem Lewandowskim, było coś takiego. On mówi do mnie, Klisi, graj Snake'a, a ja mówię, no, nie ta sprawa, nie? Ale wiesz, ja mam wrażenie, że wytchnęliście w ogóle też takie świeże, nowe życie w Łukasza Fabiańskiego, że wy mu przedłużyliście karierę w reprezentacji. Ja mam taką teorię. Od młodzia, gdyby nie wy, mam na myśli ciebie, Beresia i pewnie całą tą ekipę, która tam go dziadzie wzięła do siebie, to Fabian mógłby wcześniej tę karierę zakończyć. No my go prosiliśmy, żeby nie kończył. Tak? Mówiliśmy, Łukasz, weź, że chłopie, mówię, nie kończ tej kariery, no tak się fajnie gada, no. Zakupy pomagą nosić zawsze, wiesz. Dzień dobry mówię, prawda? Zawsze. Staruszkę przez ulicę przeprowadzał, no to jest cały Łukasz. Szkoda Łukasza, no bo no tak mówisz, no. No, przyjęliśmy go i było fajnie. Ale widzisz, nawet ten wasz stream ostatni to było takie fajne kręsowanie się dwóch światów, coś do czego nie przywykliśmy i też chyba taki unikat w skali reprezentacji w ogóle na świecie. To skąd się tam w ogóle zrodził pomysł, żeby coś takiego zrobić? No z tego, że wszyscy gramy w League of Legends i mówię do chłopaków, bo w sumie graliśmy w Warzone na parę kart wcześniej i mówimy, dobra, no to może byśmy pograli w tę ligę razem, jak już wszyscy gramy i... Bo tak to nie graliśmy poza kadrą. Mówię, no dobra, i w sumie wpadłem pomysł, że ty, no ale przecież jak zagramy wszyscy, no to siądziemy sobie w jakiejś sali konferencyjnej, odpalę sobie Twitcha, zarobię trochę sobie pieniążków, nie? Wiadomo, bo trzeba dorobić, nie? Więc napisałem do chłopaków właśnie z łączenia z piłka i mówię, no da, pomożecie? No pomożemy, no. I wiesz, naprawdę fajnie to ogarnęli. Czyli ty byłeś organizatorem, widzisz, no, to tak, jest, no, tak jak to powiedziałem, no organizator życia. Wiesz, no tam wszystko było, no tam... Niedługo opaskę dostaniesz. Kamery, no bo naprawdę... Bo teraz podobno na nowo rozgorzeje walka o opaskę, więc wiesz, potem... Nie pcham się, ale... No fajnie było i w sumie tak chcieliśmy jeszcze jednego streama zrobić, takiego bardziej in real life, jak to mówią, no nie? Na później, no ale... Okoliczności nie sprzyjały? Okoliczności były wyjątkowe i mówimy, dobra, to może następnym razem, nie? A to było takie zgrupowanie, z którego ty wracałeś jednak z kacem? Takim bezalkoholowym kacem oczywiście. Z kacem wracałem, tak, ale alkoholowym. Ale wiedzieliście generalnie, że możecie nie być rozstawieni. Nie, no tak, no wiedzieliśmy, że nie możemy przegrać. Nie, bo teraz jest zagadana racja. Nie, no, ja wiem, no i wiedzieliśmy, że nie możemy przegrać, nie? No i
no i przegraliśmy. To jest tak zwana nowa platforma streamingowa w Amazon Prime, wiesz? Nie, no to jest właśnie, ja lubię internet i znam się na tych rzeczach, no ale to jest Amazon, to jest po prostu jedno z ulubionych słów moich. No, no to tak, no Amazon to jest... To powinno być słowem roku. Zdecydowanie, brakowało na tej liście. A ta twoja żółta kartka? Która? Bo dwie dostałem. No tak, ale ta, która cię eliminuje, wiesz. No to... Ale amnestia może być jeszcze słyszałem. Tak, no ogólnie... Cała ta strategia kartkowa może się okazać nikomu niepotrzebna, wiesz? Ogólnie to kartka z Węgrami, no to przesadziłem i w sumie mogła być taka, była taka pomarańczowa, nie? Ale no ta z Andory to skandal i no, zaczęła się druga połowa i podchodzę do tego sędziego, mówię, czemu w ogóle, czy sędzia ze Szkocji? Mówię, co jest grany, ty? Mówię do niego, czemu mi dajesz żółtą kartkę? Mówi, no w sumie sprawdziliśmy w przerwie i nie powinienem ci dać. Ja mówię, o. Dzięki. Okay. I wiesz jak to, nie? Mówię, no dziękuję. Fajnie, że przecież tak w ogóle nawet nie zrobiłem żadnego ruchu, po prostu oczepałem się z niego i tyle. A powiedz mi tak, a propos tego zgrupowania, bo my mieliśmy takie poczucie, że trochę się zrobił klimat jak wokół meczu towarzyskiego i to nie chodzi o to, żeby zrzucać na kogokolwiek winę, tylko to tak kolektywnie się działo i to przeszło nie tylko z trenera na piłkarzy, ale i na całą opinię publiczną i na ludzi, którzy gdzieś sobie patrzą na tę kadrę. W zasadzie wszyscy byli uspokojeni, że easy come down. Znaczy, no bo, że, no tak, bo nie mogliśmy przegrać, momenty, nie? Tak, że nie mogliśmy przegrać, ale no nie wiem jak to zabrzmi, bo wiadomo w Polsce, jak to ludzie odbiorą, że się nie znam, ale wydaje mi się, że... To brytyjskie jest produkcja także. Wydaje mi się, to z reklamy płacone jest lepiej, nie? Tak. Proste, za cenę samo dla lepiej. Tak, wiadomo. Ja nie przypomnę sobie chyba meczu w kadrze, gdzie tak długo grałem na połowie przeciwnika jak z Węgrami. Bo na pierwszej połowie, no to my cały czas graliśmy w połowie. I to nie było, nie wyglądało tak... Może nie było tak, kreowanie super klarownych sytuacji, ale kontrola na dominację. Tak, ale no kontrola, no i oni... Nie, czekali na kontrę. Już prędzej my byśmy wyszli dwie bramki, niż oni by nam wyszli jedną. Mhm. I tak było, jak my stałe fragmenty, jakieś tam strzały, akcje, coś się działo i nagle rzut wolny z przysłowiowej, wiesz czego, nie? Z niczego. Tak. I Tymek podbija za siebie, chłop strzela bramkę i jest 1-0 i no wiadomo, teraz nie winię Tymka, nie? Za bramkę, żeby nie było, nie? Ale no... Ewentualnie za playlistę czasem, ale to jest... No akurat nie, bo akurat Gustaw podobał. Siada, tak? Siada. No i, no i co, 1-0 i mówisz, o kurde, przypomnę, nie? No bo nie możemy przegrać. No i strzela świder, tak to świder ma w zwyczaju w kadrze, strzela tak, bramki tak, cały tak. czas. I strzela na 1-1, mówię, uff, no i jedziemy z nimi, no i mówię, spoko, no. No i co? A ty znałeś Świdra wcześniej w ogóle? Czy słyszałeś od Marka Wasiluka może o Świdrze? No, tak. Historię? I wiedziałeś, jakim on jest człowiekiem? To jest taka cicha woda, prawda? Cicha woda, ale powiem ci, sytuacyjny. Ale sytuacyjny. No, strzał? Tak. Nie? Ale strzał. Ale ogólnie, no jakby poczucie humoru, które jeszcze nie zostało, mam wrażenie, oddane. Medialnie na pewno, nie? No. To jest takie... Duży, duży potencjał. Topka. Co, Świder na streamku następnym, nie? No, myślę, no, myślę, że ty byś go rozbujał. Inny temat, kadrowy miałem. Jeden do ciebie. Ale takie wygrzebany z przeszłości. Z Danią mecz? Nie. Czy ty się w ogóle kiedykolwiek zastanawiałeś później już z perspektywy czasu nad tym, dlaczego nie byłeś w typie Adama Nawałki? No byłem przecież na początku, nie? Grałem na początku. No później przestałem grać w klubie. No, ale jakby jaka jest geneza? Nie, no bo ja przestałem grać w klubie, wydaje mi się, no i miał, to był taki logiczny w sumie powód, nie? I później nie było... Ale później grałem w klubie już. No. I później byłem obserwowany, byłem. No. No, a i tyle, nie? Słabo grałeś. Ale później nie byłem w tej w ogóle liście tych tam 1500 obserwowanych, tak, nie? Tak, bo tam była taka lista rzeczywiście. No, nie, no 79 było, no 70. No i tam nie byłem w niej, nie? No i mówię, no to nieźle, no to chyba nie ma szans, nie? Aha. I nie było żadnej rozmowy ani... Nie, no ale no nie, o czym? Przecież ten się nie musi z niczego tłumaczyć. No też jest ciekawe, bo zauważyłem, że z twoich wypowiedzi często przemawia takie poczucie niedosytu, jeżeli chodzi o twoje występy w kadrze, jeżeli chodzi o jakość tych występów, że ty raczej mówisz, że są to słabe mecze. No. Ja mam, właśnie to chciałem, o to chciałem zapytać, bo mam kolegę, który jest wielkim fanem talentu Mateusza Klicha i mówi, że najbardziej mu jest szkoda, że Klich nie gra dobrze w kadrze. I chciałbym wiedzieć, dlaczego tak jest. To jest takie pytanie od takiego, wiesz, zwykłego widza. Jeszcze? Zwykłego kibica. To jest dobre pytanie. Nie wiem, ciężko powiedzieć, no. Jesteś przyzwyczajony do innej gry jednak poprzez to, co masz na co dzień w klubie. Jeszcze no dużo łatwiej mi się gra w lidze, no bo...
i nasze treningi, i przez to, że gram z chłopakami już... Masz Filipsa za plecami zawsze. No, ostatnio to za plecami miałem kibiców, bo siedziałem na ławce, ale... No ale ten sezon też nie jest... Co? Taki dla Mateusza Klicha... No, dla całej naszej drużyny jest. No tak. Wiesz co, no ogólnie dla... łatwiej mi się gra w Lidze, no bo jednak te automatyzmy, te wszystkie schematy, które my ćwiczymy, to, że jak Eiling gra i ma piłkę na prawej stronie, ja mu wybiegam, wiem, że jak on mi zagra, to Rafinha już zbiega do środka i ja mu wystarczy tylko, że gram z pierwszej, potem biegnę dalej, dostanę trzecią piłkę, od której nikt nie wie, że ją dostanę, ale ja wiem, że ją dostanę. Okay. I potem wiem, że Bamford jest tam i w ciemno się gra u nas, nie? A jednak w klubie, po pierwsze, przyjeżdżam na przykład grając w Leeds, mam trener Bielsa, na przykład teraz grać z Tottenhamem i mówi do mnie, no, że Forshaw gra na defensywnym, Dan James gra na prawej, Harrison na lewej, w ataku gra ten młodziutki Gelhardt, a ty, Klich, możesz biegać sobie wszędzie, gdzie chcesz, bo masz za plecami Forshawa i on ma za plecami jeszcze Phillipsa i Coopera i w sumie masz grać naprzeciwko Wingsa, ale sobie atakujesz, gdzie chcesz. No i często wbiegałeś też te wolne strefy, prawda? Wszędzie, gdzieś no. Tam... I po lewej, po prawej, tylko żebym zawsze wracał do środka i bronił stamtąd. No, a to przyjeżdżam na kadrę i na przykład i gram na defensywnym pomocniku i... Ostatnio grałeś wyżej. No tak. No. I gram na defensywnym pomocniku i... No i nie mogę nigdzie biegać, nie? Ale też twoja gra wygląda zupełnie inaczej, mam wrażenie, kiedy pojawia się jednak Piotr Zieliński w środku pola, z którym możesz jednak szukać tej gry kombinacyjnej i on też to akurat lubi i dobrze się w tym czuje. Na przykład bardzo fajnie mi się grało pod koniec kadencji trenera Brzęczka, jak grałem na 10 i właśnie miałem taką podobną rolę, że mogłem sobie z przodu biegać wszędzie, gdzie chcę i tylko wracać do środka i właśnie być wyżej. Ale on cię ustawił właśnie po rozmowach z tobą, że stwierdził, że to będzie najlepsze dla ciebie? Już nawet nie pamiętam, jak to było, ale wydaje mi się, że to jakoś tak chyba samo z siebie wyszło, bo no jednak oglądając te mecze w Leeds, no to ja w ogóle nie cofam się na przykład do rozgrywania piłki, no bo trener Bielsa mi każe stać z przodu, bo tam jestem niepotrzebny, bo Calvin Phillips powinien to robić i dopiero on powinien podać mi piłkę, a nie stoper powinien mi podać mi piłkę, więc to już u nas na takiej zasadzie, że stoperzy i obrońcy podają to inaczej w ogóle czujesz przestrzeń boiska. No w ogóle nie biegam nie, tam, tak, bo to po prostu tak jak mówi trener Bielsa, tam jest dużo dalej do bramki przeciwnika i szkoda jest tam zawracać o głowę, gdzie tam jest Calvin i on tam zostaje później. No i wszystko na raz i jeszcze się gra dużo łatwiej. No w reprezentacji też masz zawsze szóstkę raczej za sobą, w postaci Krychę najczęściej jednak. Ostatnio to już tak rekordowo miałeś chyba wysoką, średnią pozycję gracza, jak na mecze w kadrze, nie? Na tym ostatnim zgrupowaniu. Także no, chciałbym na pewno, ale się gra inaczej. Czyli projekt... To jest też kasus ziela trochę, prawda? Cały czas mówią ludzie, mówią eksperci, mówią kibice, mówimy my, że jednak w kadrze nie gra tego samego, co prezentuje w Napoli. Wiesz jak jest, no jak masz w kadrze, ilu, masz no wiadomo 11 na boisku, a masz 23, przecież tak, 4 gra 3-5-2, 5 gra 4-4-2, 4 gra z jednym defensywnym, 2 gra z dwóch defensywnymi. I część w ogóle nie gra. Tak, jak przyjeżdżasz, masz 3 treningi i to masz takie, to nawet jeżeli, wiadomo, trener ci mówi, co masz robić, mówisz, okej, będę to robił, ale masz ale takie... Ale to w automacie musi... Tak, leci z tyłu głowy, że jednak to inaczej wygląda, nie? A powiedz, jak się wprowadził do kadry Matty Cash? Czy właśnie ty byłeś zaangażowany też w to, żeby on się lepiej poczuł? Czy Matty Cash? I czy powiedziałeś mu, hi Matty, I'm Matty too? Tak, nie, napisałem. Jak zobaczyłem od razu na internecie, że coś się dzieje, to napisałem tak z ciekawości, co jest ziomuś, co jest ziomuś i patrzy, on ten Google Translator, nie? Czy jest temat, no nie? A mówi, no, że taki podjarany i mówi, no, że jest i właśnie mówi, że idzie wyrzucić śmieci i otwiera właśnie, pokazał mi szafkę spod zlewą i otwiera mnie. i taki wiesz... Test na Polaka zdany. Tak, podjarany mówił właśnie, że zawsze właśnie oglądał nas, jak graliśmy, nie? Wszystkie mecze widział, nie? Wszystkie mecze. On mówił, że z Krakowie, jak mówił, tak, no, oglądał moje mecze. A jeszcze nie wiem, czy nie pamięta za Stefana, jak Wasiluk grał, Marek i Krzywicki. Tak, on mówił właśnie, nie? Co tam u Wasyla, nie? I ten, że Pawlusiński, to ten 38 numer buta, to wszystko. W Białymstoku właśnie sobie mieszka teraz, nie? Jak tam biznes Krzywickiemu idzie, wie? Farmazon się musi kręcić, ale nie, no bez beki. Zadowolony mega, że wiesz, no fajna sprawa, no wiesz jak jest, teraz jest 2021 wiek i jakbyś chciał te kadry, wiadomo, Francja, Szwajcaria, Anglia, Niemcy, to dla mnie to nie ma żadnego problemu, jak jest dobry piłkarz i wiesz, i ma polskie grzenie, i jak może dostać polskie paszport, znaczy, że... Ale no w pierwszej linii, prawda, no to jakby nie jest wymyślone.
Dzisiaj na ławce Manchester United U19 siedział chłopak, który ma korzenie nigeryjskie, no tak teoretycznie w ogóle nie, ma niewiele wspólnego z Polską, poza no tak, jednym z rodziców. Też historia tak, jest podobna i takich przypadków będzie na pewno więcej. Ale też nie uważasz, że ten hype wokół Matiego był troszeczkę za duży i to go delikatnie przerosło? Możliwe, że było go trochę dużo, nie? On wiesz, on nie wiedział, z czym ma do czynienia, bo on jest pozytywną jednostką, ja mam takie wrażenie, tak go czytuję. No nie, no bo jest zupełnie inna... I zgadzam, jestem pierwszy raz, to się zgadzam na wszystko, nie? No. I nie wiesz, jak tym zarządzać. W ogóle w Polsce jest w ogóle zupełnie inaczej, jak masz dziennikarzy na przykład, nie? I no tu w Anglii, jak masz wywiad, to nie ma tak, że piszą do ciebie SMS-ki i o, słuchaj, Klisi, masz 10 minut, bo chciałem do ciebie tryknąć. No właśnie tak się umówiliśmy. No. A to w Anglii jednak jest tak, że przychodzi szef od mediów i mówi, słuchaj, ten się zgłosił, chcesz gadać? Nie. Dobra. Ten, słuchaj, tu mamy temat, my będziemy rozmawiać z nimi. Dobra, no dobra, okej. Okay. I na przykład ja zrobiłem jakiś wywiad w Polsce, mówi do mnie, no, że następnym razem powiedz im, żeby się do mnie zgłosili, że ja najpierw to muszę przeczytać w ogóle, nie? Że w Polsce dostajesz SMS-a od nieznanego numeru, nie wiadomo, kto mu go dał i siema, Klisi, coś tam jestem skądś i weź, pogadałbyś 15 minut o meczu, nie? Mhm. I takie, wiesz, no... Okej, okay. Takie no, bezpośredni kontakt. Tak, a jednak no, widać, że on się zgodził na wszystko, nie? No tak. Cokolwiek, ktokolwiek tak. Zadzwonił do niego, to okej. Wszystko o tym samym, wszędzie był on. Wiadomo, no fajna sprawa dla niego, no ale mi się wydaje, że to po prostu za dużo, nie? Do tego stopnia, że jak wrócił do Birmingham, to niestety to się zmieniło i chcieliśmy porozmawiać o tym kaszem. Nie uda się. Odbiliśmy się od ściany. Press officer nas spuścił na drzewo. Tak, mogę to od razu. Mogę to od mi razu. Się wydaje, że no wiesz jak jest, no się śmialiśmy, nie? Że zresztą też chłopaki z Manchester Piłka chcieli zrobić studio ze mną i z nim i powiedzieli w sumie, że nie teraz, że kiedy idzie, za dużo, bo, nie? Że... Już był taki moment, dało się wyczuć ten moment. No, że już można było... Wiesz, no on też nie miał pojęcia, jak tym zarządzać. To no jest... Nie, to przecież to dwa światy, nie? Z Anglii, jak do piekiełka polskiego przyjechał, no to przecież to... Ale teraz też zauważyłem, że tych wywiadów generalnie jest mniej. Ciężko znaleźć wywiad z piłkarzem reprezentacji Polski i wielu dziennikarzy, bo znamy wielu dziennikarzy, pyta nas o to, dlaczego teraz chłopaki nie rozmawiają, nie? Co? No... Ja mówię szczerze, nie mam pojęcia. No ja wiem, no ja nie daję wywiadu na przykład w ogóle prawie teraz. Nie, że nikogo nie lubię czy coś, ale po prostu nudne są. Okej. Okay. Są ciągle na tym samym. Po drugie, to co bym chciał powiedzieć w wywiadzie, a to co mogę powiedzieć w wywiadzie, to w ogóle jest druga sprawa. Ile byś ocenił procent? Ile byś ocenił procentowo? Co, ile? Ile możesz? No tak z 30, nie? No to max, myślę. No wiesz, no w 15, no okej. No i weź teraz coś powiedz w wywiadzie. Żeby to było ciekawe. Żeby było ciekawe, żebyś był na przykład oryginalny i żebyś był sobą, ale żebyś właśnie nie farmazonił, nie? Ale wiesz co, to Gerard Pique powiedział ostatnio w wywiadzie dla El Pais, dlaczego przestał chodzić do telewizji, że woli chodzić do youtuberów i streamerów na Twitcha? Bo tam jest bez garnituru, bez zadęcia i na spokojnie, no tak? Ja jak zrobiłem, jak gram sobie w League of Legends, tam mam, nie, 200 osób, tam takich, co zawsze są, tam 150-200 osób sobie ogląda jak kalecze, ale jak zrobiłem na przykład Q&A, no to było nagle 1200 osób, czy tam, wiesz, czyli jest, więcej. Widzisz, jest good. Ja wolę sobie pokazać z czatem na przykład. Mm-hmm. I pokręci bekę i podpowiadać im na jakieś dziwne pytania, niż na przykład, wiesz, no tam przegraliście, zagraliście słabo i co zrobicie? No poprawimy się, za tydzień będzie lepiej i będziemy chcieli wygrać, bo trzy punkty i to było pięknie widać na waszym streamie, kiedy kręciliście bekę wobec pytań, które się pojawiały, ale też przemycaliście dużo takich, wiesz, fajnych informacji. No wiesz, no klasyk z dupką z tyłu i autobusem, wiesz, no to jest coś takiego, czego byś nie powiedział w wywiadzie. Każdy to wie. Jak to byłby w wywiadzie, to łaje. No to były czołówki we wszystkich największych. No. No nie, no i tak zresztą najlepsze było... Czyli kontekst. Tak, przegraliśmy ten. Przegraliśmy z Węgrami i Twitterka. Mówię do chłopaka, no nie wchodzę. O dobra, wchodzę. Pierwsze. Kiedy stream pajacu. Już było mniej, że Klich to szef. Tak. Może jakiś stream, a w ogóle jeden ziomek. Nie będę wiadomo mówił nikt, żeby go tu nie wpłynę. Żeby nie było linczu. Oznaczył mnie. Klisi i oznaczył... Bogdana Klicha. Nie. Karola Lintego chciał oznaczyć. Karola Lintego oznaczył Klicha. Nie, oznaczył za śpem. Magdalinette? Ale chyba nie ją, tylko jakiś fanpage w ogóle. Masz screena? No właśnie, kurde, nie znam do tego. A jak to wygląda też w Anglii, to mnie ciekawi. Czy na przykład po przegranych meczach teraz też nie idzie wam najlepiej, to kibice właśnie jadą z wami, wchodzisz na Twittera i też masz takie rzeczy? Jadą, no pewnie. No nie wiem, to w Anglii to Twitter to w ogóle jest chore, nie? No, to czyli to nie jest takie, wiesz, polska specjalność, bo to się też taka narracja. A w Polsce to jest jeszcze, wiesz, to
W Anglii to wiadomo, że mają... Chcesz nam właśnie powiedzieć, że na polskim Twitterze jest kultura. O, na polskim Twitterze to jest kultura, bo jest tak jeszcze... No wiadomo, jest wszędzie jest patologia, no jasne, ale w Anglii, skrajności jest, są w Anglii jest taka patologia już, wiesz, ta... Te, jak jeszcze piszą, na tle rasowym różne no wszystko to jest grane, tam, nie? Tu naprawdę, przecież Glikson co dostał też za no nic. Tak, no, tak. W ogóle to jest. Zwierzęta, nie? Niektórzy, no. Nie? Ale no w Polsce jednak to jest takie... To też Anglicy mają taki czarny humor, nie? To mi się podoba, jak właśnie tak... Coś jest, tak jest ta... Tak, jest, tak na granicy no, takie, jest taka, takie, jest taka no, jazda? Tak. To jest dobre, ale no ogólnie... Ale mem z Glicksonem były dobre niektóre, no, naprawdę. Nie, ja no. Wiem, że on już miał pewnie nie, dość myślę, już, no. Ale ja miałem z tego... Zabawę dużo. Wiesz, ale takie złe emocje akurat po meczu z Węgrami, to da się zrozumieć, bo to jest ten taki, wiesz, ten taki bufor kilku godzin. Tak. Że te emocje są takie i w tych emocjach to robisz, a potem na drugi dzień to czytasz mówi... Sami je mieliśmy w sobie, my oczywiście nikogo nie obrażaliśmy, ale gdzieś mieliśmy takie poczucie, że kurczę, tylko są z Lewandowskiego. Tak, z nim jechaliśmy pan wygrać. Tak, bo na nich ale kliszy to. Już sam kiedyś napisałem. Sam kiedyś po meczu z... No, a przecież no, ty miałeś tak, ty miałeś też tak, wiesz, wybuchło mi w ogóle i mówię, o, no to... A ja pamiętam, że później pracując w PZP nie robiłem z tobą wywiad, że ty tak jakby... Stałem pod choinką, nie? Tak, że jakby taki ukłon, co taki widzę, że no trochę przesadziłem. Sorry, przepraszam. Jest takim analitykiem czasami, no, tak? No. Ale taki, że wiejski filozof? Nie, tam wiesz, kiedyś ja pojechał po mnie, że grałem w ogóle, no. O, ale gdzie, publicznie? Nie, no, nie, że na Instagramie napisał tak? No. I jedziesz do tego hotelu i w hotelu ktoś ci mówi, że Paryż ma, obczaj Paryż ma story, no i wchodzisz tam do story i mówisz, co jest grane. Tam golce orkiestry, namioty zoo.